Jeżeli ta misja się nam uda, dostaniemy nice bonus. A ja ci ten bonus odbiorę, bo cię rozwalę i... Tyle z twojej wypłaty. O, idealnie. Hammer Arm! Ki, co ci to da? I krytyk, i zobacz jak mało HP zabrało. Nie ryksiu. Pa, pa. Osiet, dobra, trzeba uciekać. Afro. Czemu Rexia nie użyjesz, bo też po części Torterra jest ziemny. Jak jakiś Earthquake czy Magnitude ma, to mamy wpiernicz. Wiesz co masz? Ha, strategia. O tym właśnie mówiłem! Ha, niezbyt efektywne i co mi zrobisz? Zarobaluję cię na śmierć. Tak, robalowe ataki są super efektywne przeciwko roślinnym. Tak, to ma sens. Wcześniej chyba coś tam... Pamiętam, że powiedziałem o tym, że chyba nie są czy coś, to teraz... No, pamiętam, że są. A, czasami, kurde, te typy i inne tego typu rzeczy to... Może by tak... Paraliż zadziałał, choć raz, proszę. O, wszystkie staty wzrosły. Dziękuję. My God. Muszę jeszcze raz wracać i się uzdrowić. Teraz to ci mogą... Kurde, te staty się podwyższać i tak nic to nie da. I przeciwnik padł. Robin? Czy wy wszyscy, kurde, wszystkie laski w tej organizacji Robin się nazywają? Tamta poprzednio, co z nią sielaliśmy, też się tak nazywała. Robin Hemoglobin. Nie, Reksiu. No, całe szczęście, że mogę sobie, kurde, przespać się całą noc w moim domu, kiedy oni tam, kurde, stoją w tym całym jeziorze. Ach, tak miło. No dobra, walić repele, nie będę ich używał, to tylko mały skrawek trawy. Okej. Jestem pozytywny, że nam się uda. Maciek, Team Galactic! Oni zabierają Pokémony z jeziora! Nie mogłem jej pokonać! Ta twarz! Bo wspomnienia do mnie wracają. Mówię o tych, o wiatrakach. Zabrałam bardzo dużo problemów przez ten mały incydent, zapewne w Pokebole. O co z tym twoim spojrzeniem na twarzy? Pamiętasz mnie, czyż nie? Pewnie, kurwa, zabiłaś Michalinę, pizdo! Well, fine, whatever, I'll tell you who I am again, czy nie? Tak, to było w wiatrakach. Jestem Mars, więc no... Więc przyszedłeś na ratunek twojej dziewczynie? Nie! Nie, not a chance! No, nawet żadnej małej dostaniesz w łeb. Gie jak gówno! Bastiodon! O! Kurde, czemu wy macie takie fajne poki zawsze? A ja w PC-cie mam takie gówna. O, Reksio sobie poszedł spać, okej. Okay. Poczwórne obrażenia, biacz! I 3000 expa! 3069, Jesteś normalny. Teraz już nie. Ale to raczej powinno cię załatwić. Mam nadzieję. Kurwy nędzy! Pewnie będzie miał Weather Ball, no nie? Ale kurde, jako że pada deszcz, to...
wolę zmienić. Masz, kurwo. Cast form jest słaby, ale no, dmucham na zimne. O, mówiłem. Jezu Chryste! Dobrze, że zmieniłem. Ksena by tego nie wytrzymała. Sunny Day, oczywiście. Ty mały skurwysynu. Oczywiście. Trochę też Tangrowth się uzdrowi, bo ma chlorofil. Nie ma? Okej. Okay. Czy to chlorofil robi? Wiesz co, spieprzaj. No kurde, zdecyduj się w końcu! Mały debilu. Adultois, rozwal to, bo mam dość. Bądź szybszy, błagam. Dobra. Thunderbolt. Dziękuję! O Jezu Chryste, uratowałeś nam dupy, Adultois, po raz kolejny. Nie, niekoniecznie. Ta walka jest tak emocjonująca, wiem o tym. Deal with it! Dobra, ten grat będzie problematyczny, tak lekko. O! Nie no! Przepraszam, stary, muszę to zrobić. Gra mnie do tego zmusiła. Cholera jasna, no! Ja chcę mieć jakiegoś Charmandera czy coś takiego, przynajmniej w pececie, żebym później mógł go wytrenować. Jestem smutny. Bardzo mocno. Będę płakać. Może nie teraz, ale poza sesją. Chociaż wy na pewno lubicie, kiedy płaczę, nie? Oczywiście, że lubicie, bo jesteście bez serca. Lubicie patrzeć, jak moje Pokémony giną. Lubicie patrzeć, jak płaczę. Jesteście okropni. Powiem to wszystko dla Reksia. I zadzwoni do Płokłatuły. I YouTube też o tym usłyszy. Banem polecą! Again and again! Tym razem nikogo nam nie zabiłaś. Znów przegrałam. Najpierw wiatraki, a teraz Like Verity. I dostaniesz za to w łeb. To nie powinno się dziać dla komandora Team Debilactic. Uspokój się, sram. Sram, tak! Zrobiłam to, co mogłam zrobić w tej części. Moja misja była, by przetransportować jeziorowe Pokémony do naszej haku. Tak, a zakompliszowałam moją misję bez problemu. Drużyno, spierdalamy, idziemy do haku. Ups, sorry. Do jasnej cholery, beknąłem niechcący. No i tak, i oni już tam, te poki są u nich, nie? Jakiś Mesprit tutaj spał. Możesz już przestać ze mną gadać, bo już mnie wkurwiasz. I tak, i ten emocje i tak dalej, nie? Rozumiem, więc to też się stało w Lake Valor. Kolejny legendarny Pokémon został wzięty przez Team Debilactic. Wy oboje daliście radę przeciwko prawdziwym kryminalistom. Fakt, że jesteście, że wam nic się nie stało, jest wystarczający, by świętować. No to zróbmy jakieś korps party. Ale co z Toksikiem? Co się stało w Lake Acquity? Czy Toksik jest bezpieczny? No i zgadnijcie, co kurde trzeba tutaj zrobić. Kurde! Glamiał. Jego ewolucja jest brzydka. Ble, po prostu. Nawet się nazywa Pur Ugly. Jest bardzo ugly.
Reksio. W sumie ten, już chyba, o Jezu, wiem jak trzeba ogarnąć te sprawy teraz, z tym gdzie musimy teraz iść. Tylko najpierw trzeba, no, oczywiście wyleczyć się i polecić tam gdzie trzeba. Kurwa, użyję repela dość tego. Byłoby tego na tyle tego dobrego. Puh. Szkoda, że te repele są tak daleko. Ja pierdzielę, przydałby się nam Empty Space w plecaku z Black i White 2. Może nawet i z pierwszego Black i White, ale nie pamiętam czy to było w tym... w tych grach jeszcze zaimplementowane. Tuż Empty Space, czy tam Void Space, czy jak to się nazywa w torbie, to jest miejsce, gdzie można przenieść najpotrzebniejsze przedmioty, czyli no na przykład... Mamy, no, mógłbym razem tam wsadzić repele, potiony i takie rzeczy i reszta by została w swoim miejscu, na przykład tutaj medicine by było i tak dalej, nie? Kurde, nie wziąłem Firoła, ja pierniczę. Właściwie to jestem ciekaw, czy już Lake Valor się ogarnęło, bo muszę tam kogoś złapać, nie? Przydałoby się. Kurde, znowu Afro musi do peceta iść, no trudno. Tak będę wiedział, że kurde... To tylko na chwilę! Co ja będę wiedział? Że nie będę wiedział, kurde. To jasnej cholery. Fly. I trzeba iść... Gdzie tam siły można było użyć? Chyba tutaj. Tutaj, o! Będzie można pójść w ten sposób i do nowego miasta. Czeka nas długa droga. Zrobimy to w tej sesji? Zrobimy? Cóż to za ciekawe pytanie, otóż zrobimy. Przy okazji może do toalety pójdę, bo mi się trochę zachciało. Tak więc, no, najpierw się przyszykuję. Baby! Alright! Baby, baby! Nie, nie będę, kurde, tego śpiewał nawet ironicznie. Nawet śpiewać mówiąc zdania. Ponieważ to jest okropne. Dobra, więc... A, chwila. To by było na tyle. Dobra, tak więc ja zaraz wracam, bo tak jak powiedziałem, muszę iść do kybla, bo mi się strasznie chce, więc ZW. Guess who's back, bitches? Tak, racja, to ja. Tak więc, no. W sumie ten Mount Coronet, jak teraz tak o tym pomyślę, to jest ciężkie do ogarnięcia, bo... Spójrzmy na mapę. Tyle, kurde, jest tutaj dróżek i tak dalej, no nie, w tej górze i... Ciężko, kurde, się połapać, z której strony możesz wejść, a to jakieś... Może cztery wejścia tutaj są, nawet więcej może. Mam wrażenie, że ten Mount Coronet tak jakby trochę niepotrzebne tutaj jest. Jednak gówno na samym środku, bo... Sam nie wiem, dużo tutaj się wracamy w to i z powrotem. Szczerze już na pewno widzieliście do tej pory, ale... No... Dawno nie widzieliśmy niczego nowego. Tak przynajmniej tam, gdzie teraz jedziemy, te drogi... No strasznie wkurzające. Chwila. Ta, kontesty spadaj, nie obchodzi mnie to. O, tutaj Charizardy można złapać w trawie. Zapomniałem. A, nieważne. Dobrze, że tutaj wszystkich rozwaliłem już. Mogę tutaj zawsze serf użyć i... Nie chce mi się. Chyba... Tu? Cholera jego wie? Blać! Właśnie o to chodzi, kurde! Tyle jest wejść do tego Mount Coronet, że nawet sam, kurde, nie wiesz, czy dobrze idziesz, czy niedobrze idziesz, oh my fucking god. Tutaj nie chce mi się nic eksplorować, szczerze powiem. Chociaż może tamten Pokeball był osamotniony. Fuck this, wezmę go. Biedaczka. Siema! Power Weight, o! Cóż to jest? A, dobra, też do treningu Eevee, więc... Nam zbytnio nie jest przydatne.
A tędy jeszcze pójdę. Dla jajec. Wiem, że kurde... Wiem, że eksplorować nie będę, ale... Myślałem, że zbanowałem jagody! W randomizerze. Wygląda na to, że nie. Co to jest Asperberry przynajmniej zobaczę. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. A, rozmraża. Dobra. Może być. Może być. Nie jest źle. Ja pierdolę, którędy się tutaj wchodziło? Od Celestii może? Kurwa, flaja nie mam! O mój Boże! Właśnie o to chodzi z tym, kurde... Z tym Sino. Wkurzające miejsce. Właśnie temu, kurde, myślę, że Unova stała się o wiele bardziej liniowa. Ogólnie... Ludzie bardzo się ten pieklili o to, że Unova jest tak strasznie liniowa. Właściwie to... mamy... Ten region wygląda trochę jak klucz, no nie? Jest taki mały pypeć, od którego zaczynasz całą przygodę. Później idziesz prosto i tam kółko jest, no nie? Na samym szczycie i musisz taki tour zrobić, no nie? Tyle, że... połowa tego kółka jest dostępna tylko i wyłącznie w postgame'ie. Celestic Town. Nie byłem tutaj, chwila, może to tędy mam iść. No ale mi się wydaje, że mimo tego, że Unova jest liniowa, to bardziej mi się podoba, bo przynajmniej tam się nie zgubisz. Chociaż dobrze Unovę zrobili w tym, w Black & White 2. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dodatkowe lokacje, mimo tego, że wciąż wygląda jak klucz, to jeszcze tam dodatkowe miejsca na mapie porobili, co jest całkiem fajne. Mam wrażenie, że tam, gdzie idę, raczej chyba nie będzie przejścia. Takie dziwne wrażenie, nie wiem skąd. Złapałem tutaj coś? Celestic Town, tak? Solation Town... Nie, nie, chwila. Fuck. Gdzie kurde jestem? Przepraszam za to, że nie pamiętam nazw tych miejsc. Celestic, tak. Czy jest tutaj na moim tym? Chyba nawet Celestic Town nie zapisałem. Chwila. Nie, 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 stój. Celestic... Veilstone? Pastoria? Canalav. Nie zapisałem! Hej, możemy tutaj coś nowego... Celestic... Town... Możemy tutaj coś nowego znaleźć. Mam nadzieję, że to będzie coś sexy. Bo jak nie, to się wkurzę. Dawaj, beach please. Co w tym jeziorze jest? Kurde, rekiny? Ludojady! To jest randomizer, więc wszystko może się zdarzyć. Czy ja kurde repela zapuściłem? Chyba tak. Muszę go chyba wyjeździć. Jazda na rowerze jest spoko. Polecam. W sumie zawsze wędki mogę użyć. O! Absol, okej! Okay. I can deal with this, zajebiście. Pokémon. Dalej Afro, zrób to. Dla całej drużyny. Sparaliżuj te coś. O, chodź tu, chodź tu. O nie, nie będę mógł kurde chyba używać tych. A jak Taunt używa, to można tylko i wyłącznie ruchów, które zadają obrażenia. W takim razie, wiesz co, spieprzaj. Do kuli! No. Udało się! Dobra. Absol? Plus jeden do złapanych. O mój Boże, mała armia nam się tutaj tworzy. Ta. Wiem jak cię nazwę. Absol... O!
absolwentka raczej, ale no, się nie zmieściło niestety. Zobaczę, czy ma jakiś ciekawy itemek. Ponieważ no, itemków nigdy za wiele, może ma jakiś rare candy albo leftovers. Przydałoby się nam leftovers. Nie stój, kurde! Move items. Nie ma nic, no trudno. Ale jako, że Absol jest fajnym pokiem, to... no... wybaczę mu to, że nie ma niczego w tym inwentarzu. Czy mogę tędy jakoś... co? Celestic Town? Czy mi się wydaje, czy tutaj niczego nie ma? Chwila. Takie mam dziwne wrażenie, że tutaj niczego nie ma. A nie chce mi się lać z trenerami, których mogę ominąć. Z którymi nie muszę się lać. Właśnie tutaj, nie wziąłem tego. X-Atak. No. A tak kurde się zastanawiałem, co to może być. O, jest Mount Coronet, super. A dobra, w takim razie rozpierdolę ich wszystkich. Jak tak mocno chcą, nie będę się powstrzymywał. O, shit, roślinny. Jestem ciekaw, jak ta walka ci pójdzie. Rek się sobie śpi. Tak w ogóle to, jak mówiłem o tych babach i tak dalej, no nie, to jak przypomniały mi się te piosenki. W sumie to szczerze wam powiem, te dzisiejsze piosenki takie raczej takie mech są dla mnie, szczerze wam powiem. Osobiście jestem bardziej fanem muzyki z lat 90., która też miała swoje problemy, ale na niej się kurde wychowałem, nie? I ten, wtedy to raczej jeszcze aż takiej komerchy nie było, mi się wydaje przynajmniej. Chociaż kto wie, może to tylko mój bias jest, że tak powiem. Że patrzę na świat przez okulary lat 90. W sumie dobiję go do 50 walić. Co z tym kamieniem można robić, się zastanawiam. O, to ten pok, o którym wam mówiłem wcześniej. Jest ugly! Dobrze, że możemy mu chociaż atak zmniejszyć. Masz! Rexie jest tak ekstremalnie szybki, że nawet nie zauważysz, jak cię rozwali. Koty to jego specjalność. No może nie ryże. Specjal atak. Całe szczęście. Rexio ma same, kurde, fizyczne ataki. Mniam! Pyszne. O nie! Moja herbata się skończyła. Całe szczęście mam orężadę jeszcze. O nie! Dobra, trzeba uciekać. Afro, bierz go! Połaskotaj go twoimi spaghettiowymi mackami. Żebyś nie miał lodowych ataków. Mega Drain! Mogłem go zawsze sparaliżować. Powinienem go sparaliżować. Chociaż pewnie popełniłem błąd, bo zaraz ubije mnie. Wiem, że to nie będzie efektywne, ale... dobra. Do jasnej ciasnej! Czemu wszyscy macie ataki z oszołomieniem, no? Dziękuję! Przynajmniej paraliż się wkopał w odpowiednim momencie. Kurde, jeszcze tego filmiku z Final Fantasy X nie obejrzałem. Będę musiał to ogarnąć. Żebym mógł poopowiadać o tym, jak gra została tworzona i takie rzeczy. Normalnie to chyba w tym. Jak jakiś dungeon będzie czy coś w tym stylu, to... zrobię sobie jakieś notatki i będę o tym gadał, ponieważ no w finalach no... łażenie po tym, po... lokacjach może być czasami wkurzające. O, Swellow! On jest też fajny, jest stylowy, że oh my fucking god. Ale dobra. Zajebiście, teraz go nie trafię.
Niech zgadnę. O Jezu Chryste! Nienawidzę uników. O, dziękuję. Całe szczęście Ksena się opamiętała i wojownicza księżniczka pieprznęła ptaszka kamieniem. Chodź, Indiana Jones, nadstawiaj dupę, wiertło samo się nie naostrzy. Alright. W sumie to mam nadzieję, że wam mój ten komentarz się podoba, bo w sumie to właściwie o niczym tam specjalnym nie opowiadałem dzisiaj. Czy chce kurde Rock Smash uczyć kogokolwiek? Nie, bo Rock Climb tam jest. I'm strong, I'm strong, I'm strong. Rozumiem, przestań mi spamować. Czy jestem naprawdę? Nie, jestem strong. A? O, przestraszyłeś mnie. Myślę, że zrozumiesz, o co mi chodzi, skoro jak zobaczysz ten TM. Co on nam normalnie daje? Jak pozwól, że wyjaśnię ci, jak ten ruch działa. Powiedzmy, że twój wróg zwiększy obronę używając Harden. Twój Pokémon może się psychopować i dostać ten sam... A, wiem, czyli to mniej więcej chyba Psycap chyba nam zwiększa atak i obronę, ale myślę, że to nie będzie to, ten atak, o którym on powiedział. Megahorn! O, fuck! Pewnie! Afro może się... Baphomet może się nauczyć. On kurde nie ma roga! Afro czy Ksena? Ile Afro ma z fizycznego ataku? 101. Większy specjalny, więc dla Kseny to damy. Bug. Megahorn. Ale za co? Chętnie bym wywalił jej siłę, ale nie mogę. Oh my god, ona ma dobre ataki, więc... Zostawię w takim razie. Ta, Reksiu. Bierz ją, kurde! Za dupę! Coś tam Noctowla masz? No zobaczymy, ile w tym racji. Hipno. Reksiu, dobrze wiesz, co się robi ze zboczeńcami, nie? Odgryza im się siusiaki. O nie, przecież to jest samica, ona nie ma siusiaka, ale dobra. Może miała. Teraz proszę bardzo, balans natury został zachowany. To tutaj? Tak, to chyba tutaj. Mam repela? O, chwila! Muscle Band. To nie zwiększa nam ciosów walczących. O, lekko wzmacnia ataki fizyczne. Dobra, przyda nam się. Gdybym, kurde, cały czas nie dawał tego, jak to się nazywa, nie żonglował Lucky Eggiem, to bym z chęcią to komuś dał. Znowu! Ale dobra. Zobaczmy, co my... O, shit, moment! Skulbasz. Raczej nam się nie przyda. Otóż skulbasz polega na tym, że... Nie na mojej warcie. Skulbasz polega na tym, że przez jedną turę się przygotowuje pok do ataku, a w drugiej atakuje. No zajebiście, zjebałem. Chwila. To jasny ciast! Zamknij ryj! Przynajmniej wiem, z której strony powinienem... O, 18 level. Jak dawno nie walczyłem z takimi.
Wracają wspomnienia pierwszych odcinków, czyż nie? Oh my fucking god. Oczywiście, że musisz mieć rok smash, żeby tam pójść, nie? Dragonair jest spoko. Taki długi wąż rzeczny. Tyle, że nie jest trujący i nie jest zbyt niebezpieczny. No, może być niebezpieczny Dragonair. O mój Boże, znowu muszę się pierdolić z tym... Nie będę dobrze wspominał tego Nuzlocka, jeżeli chodzi o łażenie po miejscuwach. Nie będę zbyt dobrze go wspominał. Wybacz, Afro. Niestety to jest konieczne. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, że ciebie w kółko wsadzam do peceta. No ale hej, jesteś takim trochę nerdem, więc hej. Idealne dla ciebie. Ja pierdolę. I znowu do Pokémon Center. Zmienić Firoła i Afro. Do jasnej cholery. Wkurzające! Move! Tak w ogóle jeszcze, tak wracając do tematu muzyki, no nie? W sumie nie sądzę, że to, co dzisiaj puszczają w radiach i tak dalej, jest kompletnie do dupy, no nie? Są parę, jest parę piosenek, które są naprawdę fajne, przynajmniej dla mnie. Jednak moim... Chwila, ty jesteś trenerem, a dobra. Ciebie nie rozwaliłem jeszcze. Shoryuken! Aha, jestem napalony. Kurde, wspierdalaj, pedofilu! Jinx. O, idealnie. Co to za poza? Nie obchodzi mnie to, co się ze mną stanie. Reksio może mnie ugryźć napalonymi zębami. Ale mech, no trudno. Nicki Minaj, kurde. Przynajmniej ma stanik tam, gdzie powinna mieć. O, Nidoqueen, o. Ale ty nie masz stanika. Adulto i zwalić. Ja tak się kurde bałem, że jakiegoś ziemnego ataku użyjesz, a ty Tail Whip. Za karę. W sumie, jakie jeszcze TM-y mi zostały? Do tego, do... No tutaj, w tej grze jest ich dużo. O! Cricketune ma zajebisty kurde okrzyk walki. Nie będę go powtarzał, ponieważ jest dość ciężki do... zmimikowania. Możecie sami spróbować. Spadaj, Chloe. Chloe. That's a hella damn name. Dalej, Baphomet, idź. Nawet kurde niebieskich włosów nie masz. Nie jesteś steampunkiem. Ta. Przy okazji dla tych, co chcą, kurde, Life is Strange 2, czy tam Before the Storm, to... w odpowiednim czasie, że tak powiem, bo teraz mam mnóstwo też gier do let's playowania, jestem tylko jeden, nie?